Cudowny wegetariański gulasz. Wszystkie składniki jak zwykle na końcu, a my zaczynamy. Pietrucha w kostkę, ciach. Marchewa tak samo w kostkę, teraz pieczarki w kostkę, taką trochę grubszą, kawałki. Papryka, ja mam półtorej, wydajcie dwie, też w kostkę. Czosnek w plasterki, cebula w piórka, tylko gdzie ona jest? Tu jest, jest, jedziemy, cebula w pióra. Bach, 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 bach. Cukinia, też w kostkę. Bu, generalnie wszystko, albo w kostkę, albo w pióra. I chili, bardzo, bardzo, bardzo drobno, to jest półłeczka pokrojona, to teraz masełko. Korzeniaki? Są. No to elegancko. To teraz do korzeniaków i cebula, i czosnek, i cukinia. I niech się podsmaży. A jeszcze pieczary. No to pieczary poszły. Trochę soli. Bach, bach, bach. Pokrywa. Nie, jeszcze chili zamiast pokrywy. Znaczy przed pokrywą. Jest pokrywa. Dobra. Podsmażyło się. Elegancko. No to teraz fasola czerwona, biała fasola i groszek zielony też. Cyk. Teraz jeszcze wszystkie przyprawy macie na końcu. Przykrywa i niech się dusi. Jak się poddusiło, tak chwilę, 10 minut, góra 15, woda. I zakrywam i niech się dalej dusi razem. Jak się poddusiło, tak z pół godzinki, to koncentrat. I tu już niedługie. Bulgotanie, bo czas jest na nakładanie. I nakładamy gulasz z samych warzyw. Troszkę śmietany, natka, pietruszki. Ja mam suszoną, świeżej, zapomniałem kupić. I tu jest wszystko gotowe.